Cześć! Cześć wszystkim! Witamy was w W ogóle reaguję. Słuchajcie, nasza trzecia, na to wychodzi ostatnia część reakcji. Mam na nadzieję. Hot Challenge... Hot 16 Challenge 2! Poprzednich dwóch częściach było mało bardzo damskich włosów. Włosów też było mało damskich włosów. Więc tym razem skupimy się właśnie na paniach, ponieważ who runs the world? Panie. I po prostu ostatnio było dużo wysyp fajnych właśnie, znaczy nie wiem czy fajnych, bo nie oglądaliśmy jeszcze, ale na pewno ciekawych person. Później powiemy kilka słów na temat naszego wykonania, które rozumiem, że wszyscy widzieliście. Oraz podsumujemy krótko ten challenge. Więc proponuję, żeby zacząć od Queen Bee, Beata Kozidrak, która dostała nominację od AS. Odna. Włosy. Dużo nóg, dużo włosów. Nogi tors męski. Tak. Korona, złoto. Znaczy, sam pomysł mi się bardzo podobał i też tak ten wbicik mi się podobał i jakby mi się podobało, ale nie wiem, czy o to chodziło w tej akcji. Mam wrażenie, że to jest jakaś... znaczy, było nawiązanie, jakieś tam nawiązanie oczywiście do obu panującej sytuacji i też jakieś tam takie polityczne. Tak. Ale strasznie długie to było. Dalej Queen Maryla. Jakby panie wspierają panie, tutaj nie ma żadnych rywalizacji z naszych stron ani, ale no zobaczmy jak ona pokazała. Dziękuję panu prezydentowi za nominację i Dawidowi Kwiatkowskiemu. Mam nadzieję, że dam radę. Dziękuję prezydentowi, że mnie odmroził przed Sylwestrem. Wolałabym przespać COVID, ale na winę, skoro już tutaj jestem. To miło, że głowa państwa wyprowadziła mnie z tej chłodni, gdzie siedzę z całą kulturą od ponad 10 tygodni. Propsy za czelem, ziomale. Dzięki wam trochę powietrza złapię, bo premier chciał nas albo wcale, albo odmrozić na setnym etapie. Nie ma Opola. Pusta saska kępa, riposta ostra jak ostry cień mgły. Ale nie kwękam, wspieram medyków, co ogarniają wirusowy psy. Nie ma wyborów, nie mam wyborów, zostałam w domu, nudzę się już. Chciałabym w trasę, choćby do Ełku. Nie wspominając o Syracuse. Dobra, czy mi się wydaje, no, czy to, było na, to było na żywo, czy nie na żywo? To, co ona mówiła. No właśnie nie wiem. Mi się wydaje, nie wiem, bo wygląda to tak, jakby ona po prostu weszła do studia i wyrecytowała to, powiedzmy. Myślę, że na 1000000% nie słyszała tego podkładu, bo w ogóle to ze sobą nie współgrało w żaden sposób. Ale umówmy się, akurat Maryla ma ucho i to jakby trochę się zna na piosenkę. Tak, to nie jest Duda, bo podejrzewam, że tak, czyli podejrzewam, że tak samo jak Duda, który zresztą ją nominował, oni w ogóle nie mieli tego podkładu, nie słyszeli, tylko po prostu się recytowali, ktoś podłożył później pod to dźwięk. Mogło tak być, ale nie wiemy tego.
No było to klasyczne Hot 16, czyli po prostu bardzo surowe. Gadanie do mikrofonu. Bez żadnych efektów. To mi się bardzo podobało w przekazie, bo podobało mi się bardzo nawiązywanie do jej jakby twórczości i utworów. I ja wiem, że to jest Maryla, że Maryla jest od zawsze i na zawsze, jest to jakby niezaprzeczalne. I w momencie, kiedy mówi ona Elo Ziomale, śmieszne. Jest to tak, ale wiecie co chodzi, dla mnie przynajmniej, to no. Nie było takie śmieszne pod tytułem żałosne, nie. Że jakaś stara lamputra chce się odmłodzić i no. Tak dalej, tylko to było takie śmieszne pod tytułem ciotka sobie, wiesz, zawoży, tak. Na luzie po nie prostu, było to wymuszone. Bardzo mi się to podobało i był tutaj też taki zawarty humor Maryli, który ostatnio ale mam wrażenie. Ale to wrażenie chyba spodobało się, nie? Spodobało jej się spodobało to się i dobrze, no fajnie, super. Że ma dystans. Maryla akurat ma dystans do siebie i mało to eksponuje, a ona ma bardzo fajne poczucie humoru, naprawdę. Lecimy do Miss Brodka. Das Brodka. Zobaczmy. Strach w przewyku. Jeden kolega kmini piekarnie. Chce nam wypiekać muzyczną narnię. Inny kolega nie ma na fajki. W kieszeni piątka znoszone Nike. Gdzie się podziały tamte prywatki. Każdy na chacie przelewa kwiatki. Teraz twój kumpel z łokcia cię wita. Na twarzy maska. Niezły bandyta. Niezły bandyta. Synu, mój synu, tęsknię o tobie. Nie marnotrawię, ciągle coś robię. A moje słowo prędko ci zetnie. Moje szesnastki są pełnoletnie. Przede wszystkim tekst Brodka. Ja zwróciłem bardzo uwagę na tekst. Bardzo mi się podobał tekst i uważam, że Monika Brodka pisze bardzo dobre teksty. I bardzo to było zgrabne i ja na przykład pomyślałem sobie, kurde, fajnie by było, gdyby ona nagrała takie naprawdę hip-hopowe kawałki. No nie wiem, mi zaleciało, znaczy takie mroczne było to dosyć tak. I tak zaleciało mi wszystko, czego ci chcę i wersją. Trochę tak, trochę ta muzyka taka właśnie też klimaty, wiecie, Stranger Things, te sprawy. Spoko, nie, ale strasznie długie to było. Tak, skończyłem się trochę, szczerze mówiąc. Jakby chodziło chyba o 16, a tu jest 2.17. Jeżowska. Jeżowska. Po prostu. Po prostu, Majka, lecimy z tym shitem. Albo nie shitem. Widzę tutaj jakieś tęczowe wdzianko, więc wiem, że będzie dobrze. Majka Jeżowska Band, lecimy. Dla wszystkich pracowników służb medycznych, z całego serca dziękujemy. Yo. Zaskoczka ziomale, ja przyjmuję wyzwanie, bo mój tata w Nowym Sączu był lekarzem z powołaniem. No i Basia, moja siostra stomatolog, czyli dental. Tak jak ja kocha wszystkie zwierzęta, taki mental. Ja na scenie od matury, ona leczy w zębach dziury, a ja wolę moją mamę, pamiętacie Poland Rock, to był szok. Wjeżdżamy tutaj z Majką, elokwentnie i dostojnie, siłą serca i przekazem wygrywamy każdą wojnę. Chyba tutaj poproszę cały band. Wszystko okay. Bierzemy na spokojnie, zrób tu przelew, dobra duszo, może nawet być bitcoinem, więc zrobimy dziś hałas dla prawdziwych herosów, dla armii medycznych, super. Ma taki vibe Majki Jeżowskiej, nie? Kocham to. Dokładnie. Czy Disna COVID-a w polskim trapie włącz elegancko i z klasą. Aseptycznie troszkę Hot 16 na pełnej. Hot, że aż płonie, więc ty słuchaj Kasiu, Michaelu, Małgosiu i Johnie. Ty też możesz pomóc, możesz zrobić to dzisiaj. Przypipione, bądź zdrowy, link do zbiórki jest w opisie. Dziękuję Brzozie za nominację. Ten challenge pokazuje, że muzyka nie zna granic, jest ponad podziałami. A lekarzy trzeba szanować, doceniać, wspierać finansowo cały czas. Moje nominacje to dziękuję. Andrzej Krzywy,
Andrzej Piaseczny, Andrzej Saramonowicz, Andrzej, nie, sorry, Adaś Darski, Nergal i Slavic Jazz Underground. Jeszcze, Olga. Zapomniała. Dobra, słuchajcie, po pierwsze, fakt, że Majka Jurzowska nominuje Nergala jest dla mnie... Tak, bo też na to zwróciłem uwagę, to jest hit totalny, kocham to. I love it. Po drugie, no było totalnie w stylu Majki Jurzowskiej i bardzo mi się podobało. Też było to długie, właściwie to tak. Jest jakby piosenka, tak, ale to do tego wątku może wrócimy na podsumowaniu. Fakt faktem, co by nie powiedzieć, wywołało we mnie to pozytywną tak, emocję. Tak, bardzo, od razu uśmiech na twarzy. Tak, też uśmiech na twarzy mi się zrobił. No było to takie pogodne i coś takiego potrzebnego. Tak, naprawdę, w tych momentach, no. Natalia Schroeder też nagrała swoją szesnastkę i okazała się jakimś super hitem w ogóle, wiesz. No w ogóle nie wiem, więc sprawdźmy. Sprawdźmy. Nie potrafię w rap, ale taki już mój mankament. Skoro cały kraj daje swoje szesnastki, ej, buziaczki dla Margaret. Dziękuję za te nominacje, tak lecą korona wakacje. Maraton wokół mikrofonu i znowu po domu biegam jak po klatce. Timelapse. Za oknem pogoda, aż serce mi bajla. Kiedy nie wieje, to nie wiem, co robi wiatr. To nice light. Popsuł trochę planę ten COVID nam, ale co mi tam, ej. Czy to jest fair? Link do zbiórki znajdziecie w opisie poniżej. Co się stało w paluszek? Kiedy nie wieje, to nie wiem, co robi wiatr, to nowy slajd. Po pierwsze, od Margaret nawiązała serce Bajla do Margaret. Nawiązała oczywiście, znaczy nie oczywiście, ale do też swojego ostatniego singla, tak, do Pestki. I znaczy mi się podobało. Ja jakby podobało mi się to, że ona po prostu była w kuchni. Że nie była to jakoś HD Ultra 48000K i że wiesz, trochę się podmalowała, założyła t-shirt i robiła sobie jedzonko. Tak. Takie wiecie, wszyscy tak żyjemy, także gdzieś tam mi się to podobało. Takie półprofesjonalne to było. Tak, ale no, taki był celowy zabieg, no nie oszukujmy się. Tak, taki był celowy zabieg. Zresztą w tym jej teledysku ostatnim też są jakieś tam fragmenty takie nagrane, taka moda. Prywatne. Taka moda. Po prostu, no, prądzą, no tak powiem. Ale ja gdzieś tam lubię i uważam, że to jest też zdolna dziewczyna, która może jeszcze trochę zaprezentować światu i trzymam kciuki. No dobra, no, masz prawo. Przenosimy się do Natalii Kukulskiej. Natka Kuku. Tak. Natalia, wiesz o co chodzi. No i fakt, kobiety są gorące, leśni w gorącej wodzie kąpane. Długo trawiłam swoją nominację, by w końcu podjąć ten hot fixing challenge. Mam zarabować za wiolą grozą, może z pomocą bożą. Co mi pani dasz, poprosić o wenę, na drugi plan teraz chodzi natchnienie. Żona bombiarza, w domowych metrażach, szacun wyraża. Ale dużo lam. Siostra Pikeja, córka legendy, teraz nominuję Pikeja, Pielicha, Sztabę, Bowską, Masłowską. Norbi, ja tobie nie dziękuję za wracanie dupy, żeby skleiło coś do kupy. Jeśli ten rap to straszna wiocha, niech ślady zetrze Małgosia Socha. O co chodziło z tą Socho? Czy oni mieszkają razem? No to jest jakaś, nie wiem. Komuna? Komuna. Celebrytów? Było to bardzo profesjonalne i tak dalej, ale pamiętajmy o tym, że Natalia ma w domu całe studio nagraniowe. Tak, także ona po prostu chyba sobie zaszła do piwnicy, takie, wiecie. No widać domowe ten, tak? Tak, mąż tak. Grał na bębnach i tak, no, widzę, spoko, że nie było to w ogóle wiocha.
Nie. Nie wiem, nie porwało mnie jakoś też specjalnie, szczerze mówiąc. Mi się bardzo podobało, bo ja lubię taką dźwięczność, którą niektórzy, mało niestety polskich artystów robi, że takie żż, tak wykorzystują te zgłoski takie. Mm-hmm. I mi się bardzo to podoba i on też to miał żona bębniarza. Wiecie, mi się bardzo podobają takie rymy. Masz do tego słabość. Mam do tego słabość. No, profesjonalna. Taka, powiedziałbym, piosenka, no. Miss Nosowska. Nosowska Katarzyna. Ciekawe, co w Hot 16 odpina. Hot 16 Challenge. Dziękuję Monice Brodce i Krzyśkowi Zalewskiemu. O, jest ładne wcianko. Pieski. Mówię do ciebie z pobocza, marginesu zdarzeń zajezdni, z tego miejsca w dalekiej przyszłości, do którego dotrzesz, ty mnie już nie będzie. Tu kutasy dawniej prężące się dumnie ciążą ku ziemi, nie dają smutno. Tu chwytasz w dłoni, wdychasz z powrotem wydech, co trąci starą taksówką. Pytasz mnie, jak się mam, czy popieram noszenie maseczek. Myślę, że może oddychać się ciężko, gdy nosiło się maski już wcześniej. Pytasz, czy słyszę, co mówią, czasami, choć przyznam, że nie chcę. W pewnym wieku wyglądasz treści, spust z labami, nie treścią cię męczy. Jak nie zwariować w pandemii, nie polecam ucieczki w używki. Papier ścierny polecam lub pilnik, miłowanie w skupieniu, ego aż zniknie. Gdybyś mnie szukał, to dzwoń. Dzwoń do skutku cierpliwie, bo tu, gdzie jestem, między myślą a myślą, mogę dzwonka nie słyszeć. I jeszcze tylko na koniec, w zajezdni nie jest najgorzej, bo nikt mi nie może niczego kazać, a tym bardziej zabronić. To było mroczne. To no było właśnie, takie egzystencjonalne i takie... Mnie to, szczerze mówiąc, takie... może w stylu starej Kasi Nosowskiej, mam wrażenie, bardziej, nie? Znaczy, pięknie napisane. Ja uważam, że Katarzyna Nosowska jest poetką i jest jedną z najbardziej, jak nie najbardziej utalentowaną polską tekściarką i artystką, więc, ale już nie spuszczając się nad nią dalej, podobało mi się to, no, było takie mroczne, naprawdę, takie egzystencjonalne właśnie, do przemyślenia. I oczywiście piękne wyrażenia z tym, wiesz, piłowaniem ego. No, to było ciekawe. Czy to było jakieś nawiązanie do... reszty celebrytów? Może do części celebryctwa, które teraz usilnie, tak, stara się być ekspertami od wszystkiego i trochę chyba im odwala. No, może taki pilniczek by się im przydał. Kasia, powiedz, skąd masz ten piękny kombinezon, też go chcę. Na koniec ostatnia, czyli Kaja. Jaka ja? Jaka ja. Kaja. Lecimy z tym. Basta, bo Nosowska mnie miła. Dzięki Kasia Nosowska za ten zaszczyt wielki. Wszystkie Kaśki to fajne chłopaki. Opadają szczęki, może niekoniecznie teraz. Nigdy nie rapowałam, cholera. Poproszę premiera, poprawiam mi teksty nieraz. Jak się duma, to skuma, co teraz powiem. Jeśli chodzi o koronę, noszę ją na głowie. Mogę zdjąć, przekazać na się pomaga. Wybaczcie pipole, ja rapuję jak łamaga. Intencje są ważne, wspierajmy i w końcu przydałoby się wesprzeć także przedsiębiorców, wesprzeć artystów, kochani. Bo tam ktoś na górze pod mrożeniem mami, a zapomniał o kulturze. Żyjemy w kraju na zachód od wschodu i na wschód od zachodu, gdzie wiemy, kto wygra, chociaż nikt nie wie, kiedy jest czas wyboru. A ja w kręgach nie pragnę normalnie przytulić się do narodu. Hej ty, ostry cień mgły, dość zamętu, lamentu, lęku wszystkich ludzi. This is wake up call. Bo czas się budzić. Jeśli zarażać, to tylko miłością, szczepić pozytywem, jednością, świadomością. Myślę sama dzień i popuścić stado baran. Co wybierasz, co wierzysz, weź się zastanów. Źle, więc nie jestem. Źle, więc mnie nie ma. Źle, więc nie jestem. Idę na Helwiki Gabor, Jose Torres wyrusza. Nominacja do was, a ja spadam na Syriusza.
O Boże! Boże, to jest ten kostium. Ale po pierwsze to jest ten kostium, a po drugie... Wiecie, że ja go miałam mieć na Halloween? Naprawdę. Nigdy nie przyszedł. I ten kostium nie przyszedł do mnie. Czy ten kostium po prostu trafił do Kai? O Boże, kocham ją tak bardzo. I ona nam skomentowała, jak my wrzuciliśmy swoje hot sixteen challenge. Widzę, że wy już jesteście na seriuszu Ja w drodze. Tak! Teraz to ma sens. I teraz to ma sens. Tak. Ojejku, ale słodko. Pokaż opis. Opis. Jestem bardzo ciekaw. Tekst Kaja, muzyka Kaja. No i właśnie, tak to się robi. W domowym zaciszu zrobione swój tekst, swoja muzyka. Wszystko zrobione z taktem, bardzo odważnie. Ja jestem bardzo zadowolony. Ja też jestem bardzo zadowolony. Uważam, że Kaja jest też mega zdolną i bardzo utalentowaną osobą. I ten tekst był bardzo... I było to w takim funk i trochę takim... Tak, bo to był ważny tekst i poważny, ale z drugiej strony był w takim pozytywnym vibe'ie. Tak, bo u Nosowskiej z kolei to nie jest zarzut w żaden sposób. To jest po prostu sposób jej na przedstawienie tego. Każdy ma swój sposób. Oczywiście, że tak. I żaden, tutaj nie jest konkurs przecież. Tylko u Nosowskiej było to takie bardziej mroczne i takie niepokojące trochę i takie, wiesz, każące się zatrzymać. A tutaj było... Podobny, mam wrażenie, momentami przekaz, tak? Mm-hmm. Ale w takim innym zupełnie tonie. Tak, i też oczywiście klasycznie Kaja na luzie podejście, nie? Tak. Bardzo takie, bym powiedział, ludzkie. To super. Dobra, kilka słów może od nas co do naszego challenge'u. Słuchajcie, nasz challenge. Nie ukrywajmy, że gdy dowiedzieliśmy się o nominacji, którą otrzymaliśmy, w ogóle się nie spodziewaliśmy, że coś takiego nastąpi. Tak, jeszcze od Holaka, wiecie. W sensie, dlatego mówię, bo nie mamy z nim żadnych, nie przyjaźnimy się. I nie wiem, czy kiedyś gadaliśmy nawet. I takie, to było takie zaskakujące, ale... A spoko. Tak, znaczy, miło, że ktoś nas zauważył. To było przede wszystkim zaskoczenie i taki trochę się wystraszyliśmy, nie ukrywamy. Tak. No bo nie mamy za wiele wspólnego z tworzeniem muzyki, czy takich tekstów, powiedzmy, rymowanych. Więc w pierwszej chwili to był szok. Ale stwierdziliśmy, że podejmiemy się tego. Tak. Patryk nawet w miarę szybko napisał 4 wersy. Tak. Ale nie wiem, chyba tkwiła w nas taki trochę właśnie tego strachu, więc odkładaliśmy to takie nagranie. Później druga nominacja od Pawbica, więc z jednej strony też to bardzo miłe i dzięki oczywiście, ale z drugiej to było jeszcze takie, o nie, druga osoba nas nominowała. Kurde, jeszcze więcej osób do nas o tym pisze. Wiecie, i tak z dnia na dzień tam to sobie odkładaliśmy i nie będę ukrywał, gdy odkryliśmy, jakby wyszły nagrania Korwina i Dudy, to stwierdziliśmy, że nie będziemy nagrywać tego. Tak, serio. To jakby serio, stwierdziliśmy, że to nie poszło w tę stronę, w którą iść powinno, do czego myślę, może wrócimy jeszcze za chwilę w podsumowaniu. I było jakby plan taki, że tego nie nagrywamy. Tak. No, ale przyszedł następny dzień znowu i nie wiem, no nie dawało mi to trochę spokoju. Z tego względu, że nadal niektóre osoby, nadal część z was pisała do nas z pytaniami o to, więc wiedziałem, że ktoś tam na to czeka i ktoś na nas liczy. Też tak sobie pomyślałem, że kurde, jest tylu fajnych, znaczy tylu artystów, którzy w fajny sposób to przedstawili i to jest wszystko w dobrej sprawie i też stwierdziłem, że może warto, jeżeli się boimy, bo po prostu wyjść spoza tej swojej strefy komfortu i spróbować czegoś innego, żeby po prostu później nie żałować, że się tego nie zrobiło. Jakby już ewentualnie zgodzić się, znaczy jakby przyzwolić na tę krytykę, na którą jakby oczywiście się zdecydowaliśmy, ale przynajmniej spróbować. No i zrobiliśmy to. Właściwie przyszedłem do Patryka i powiedziałem, Patryk, robimy to. A Patryk powiedział, okej. I myślę, że tekst napisaliśmy jakieś 10-15 minut. Tak. Podkład znaleźliśmy, kupiliśmy normalnie, legalnie podkład, wiecie, na stronie, gdzie można kupować. Też, takie... znaczy w ogóle wypisaliśmy sobie tekst, wypisaliśmy sobie słowa, które są jakoś z nami kojarzone, powiedzmy, które uważamy, powiedzmy, w jakiś sposób za nasze. Stworzyliśmy do tego, nie wiem, 12-13 wersów, do tego dopasowaliśmy 4, które wcześniej Patryk napisał. Znaleźliśmy po prostu jakąś stronkę z melodiami, wybraliśmy tą, która nam najbardziej pasowała, też jakoś specjalnie nie chcieli,
Szybko nam podpasowała, nie? Tak. Mieliśmy jakieś zamysły, że jest. Ściągnęliśmy apkę z dorobienia, wiecie, autotuna. Tak, i to w sensie nie chcę tutaj mówić, że mamy jakieś super głosy. Nie uważam też, żebyśmy mieli jakieś straszne głosy. To nie była kwestia tego, że chcieliśmy jakoś to przykryć, ale zamysł był taki, że jesteśmy w kosmosie, więc jakby to pasowały te robotyczne dźwięki i nie ukrywamy, że fascynuje nas po prostu głos Cher od okresu Believe. Więc chcieliśmy trochę po prostu wejść w ten rytm, przeżyć to. Tak. Chcieliśmy to przeżyć, zrobiliśmy to, wypuściliśmy to i co? Koniec końców jesteśmy z siebie zadowoleni. Tak, ja jestem bardzo zadowolony z siebie. Tak, o dziwo jesteśmy z siebie bardzo zadowoleni. A to się rzadko zdarza, wierzcie mi. Tak, obaj jesteśmy z siebie zadowoleni, to się nigdy chyba nie zdarza. No. No dobra, ale jeszcze tak podsumujmy ten cały challenge. Fajna inicjatywa, super, inicjatywa. Ponad 2 miliony już zebrane, celem był milion, czyli tak wielka suma, więc fajnie, mamy nadzieję, że dołożyliście swoją cegiełkę, my dołożyliśmy, jak chcielibyście, macie z czego dołożyć, to link jest oczywiście w opisie. Słuchajcie, my założyliśmy, komentując jakby ten challenge, że nie będziemy komentować na wizji, nie będziemy oceniać, kto stworzył coś lepszego, a kto gorszego. Nie będziemy też krytykować jakichś osób, ponieważ powiedzmy każdy w swój sposób się jakoś uzewnętrznia. I nie będziemy też brali tutaj na warsztat jakieś szesnastki, które nam się naprawdę nie podobają i które po prostu byśmy skrytykowali, ponieważ nie chcieliśmy tutaj wprowadzać negatywnych emocji i jakiegoś takiego zamieszania, żeby wszystko było w takim pozytywnym vibe, bo jakby jest to pozytywna akcja, tak, w całym tym nieszczęściu. Co nie zmienia faktu, że mamy zgodne zdanie, że poszło to w kierunku nie takim, jakim to zostało stworzone. Przynajmniej częściowo, nie tak. Jest to jakiś szok i niedowierzanie. Zazwyczaj tak się po prostu dzieje z jakimiś akcjami, że w końcu to zostaje, skręca po prostu, tak. Sam zamysł był taki, aby to wszystko było w pogodnym duchu, żeby wesprzeć medyków, żeby stworzyć to szybko, prosto, po swojemu, żeby nominować trzy jakieś tam, nie wiem, osoby, nie wiem, które się podziwia, czy z którymi ma się jakiś kontakt, relacje. Mam wrażenie, że rozrosło się to w ten sposób, że niektórzy artyści próbują po prostu siebie przeskoczyć, żeby pokazać, nie są jakby w stanie właśnie wyzbyć tego swojego ego, tak. I pokazać, muszą pokazać za wszelką cenę, że oni zrobią to najlepiej. Jakby brali udział w jakimś konkursie, wiecie, tak. A to nie jest, kto zrobi najlepszą szesnastkę, bo chyba nie o to chodziło w tej akcji. No właśnie, ludzie, wake up. Są po prostu w to zamieszane całe ekipy, jakieś firmy, robi się wielka ludzie, produkcja. Artyści, którym są tworzone teksty, którym jest tworzona muzyka, producenci są wymieniani w tytułach. Zakładam, że dzięki temu tę muzykę dostali za darmo ci artyści. Jakby nie rozumiem tego, nominowane są osoby, nie trzy, tylko pięć, sześć, siedem i oczywiście takie nazwiska jakieś, które najbardziej klikalne nieraz. Wy wiadomo. Też oczywiście was zawiedliśmy jak zazwyczaj i nie nominowaliśmy na przykład stylizacji Anjax, jej dziecka czy Kini, okay. Z powodu oczywistego, ponieważ wyszliśmy z założenia, że to będzie w 100% nasze. I choć proponowaliście, niektórzy w ogóle maniacy naprawdę wysyłali nam tekst, który napisali dla nas, czy jakieś bity, z których moglibyśmy skorzystać, stwierdziliśmy, że my chcemy to zrobić, żeby to było nasze. Tak. I chcemy nominować osoby, które rzeczywiście chcielibyśmy zobaczyć, które to wykonują. Tak, a na nie, serio zobaczyć, a nie dla beki, dlatego, że tak. Zróbmy sobie bekę ze wszystkiego. I żeby jakaś Anjax czy ktoś tam, kto ma znacznie więcej subów i obserwatorów o nas wspomnieli. Jakby tak. Nie zależy nam na tym. Ja nie jestem przekonany też do tego, w jaki sposób niektórzy siebie wyrażali w sposób obraźliwy. W sposób, który moim zdaniem nie powinien być kojarzony z akcją jakąś pomocową i wsparciem, wiecie, tak naprawdę. A ktoś, wiecie, przez dwie minuty, bo były takie przypadki na VL o chlaniu, ćpaniu i ruchaniu. No nie wiem, no nie jest to moja estetyka, nie jest to nasza estetyka i też dlatego też nie wymieniamy z nazwiska, bo nie chcemy tutaj wprowadzać jakichś konfliktów. Tak, ale dlatego też mieliśmy taki spadek, że mieliśmy taki moment, że stwierdziliśmy, że nie chcemy nagrywać, nie chcemy jakby w to się włączyć, bo
jednak to nie jest fajne. Nie generalizujemy. Tak. Nie to, że ktoś zrobił coś średnio, to nie znaczy, że cała akcja jest średnia. Oczywiście, że tak. Akcja jest super, bo kasa jest zbierana i już się uzbierało mnóstwo, więc jakby wiesz, niech te minusy nie przesłonią nam plusów. Podsumowując, z naszej strony to jest na tyle, jeżeli chodzi o Hot 16 Challenge 2. No i co? Cieszymy się, że ta akcja powstała, cieszymy się, że zostało tyle wpłat dokonanych. I wiele fajnych wykonów też. Oczywiście, pokazujących nieraz kreatywność, super fajnie. Tak. Cieszymy się, że my mogliśmy w tym wziąć udział ostatecznie. I myślę, że to też w sumie może być taką lekcją trochę dla was i dla nas wszystkich. Ten nasz przykład, że warto wychodzić jakby out of box, nie? I pomimo, jeżeli nas coś stresuje i nie wiem, nie chcemy tego robić w pierwszej chwili i się boimy tego, to żeby spróbować, bo chociaż jest to coś nowego, to może być fajnie. I po prostu, nawet jeżeli wam nie wyjdzie, to co z tego? Przynajmniej spróbowaliście, nic się nie stanie. Nikt tutaj, wiecie, chyba chodzi o to, żeby tego nie robić na spince i nikt tego nie powinien brać tak w 100% poważnie i traktować jako utwory muzyczne. Ponieważ, come on, to jest akcja. To jest akcja charytatywna i jakby jest cel, a nie konkurs piękności i zajebistości. Pamiętajcie o tym. Dokładnie. Pa! Dziękujemy. Pa, pa!